Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugą część wieczornej debaty politycznej w Telewizji Republika. Program W Punkt, Katarzyna Gujska. Mieli być i są w połączeniu. Mam nadzieję, że połączenie będzie stabilne i będziemy wszystko widzieć. O, jest Jacek Kurski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu z okręgu z Mazowsza. To jest, szanowni Państwo, właśnie, no, można powiedzieć, to jest ten teren, z którego pochodził żołnierz, który oddał życie broniąc polskiej granicy. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. A w studio Telewizji Republika jest pan Jan Strzeżek, Trzecia Droga. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, pani redaktor. Szanowni Państwo, za chwilę oczywiście do oceny tej sytuacji, która dziś została naświetlona albo raczej zaciemniona przez wysokich rangą funkcjonariuszy państwa polskiego, bo już naprawdę nie wiemy. Specjalny zespół prokuratorów ściga żołnierzy, którzy bronią polskiej granicy, również tych nieszczęsnych prokuratorów. Ale mamy, szanowni państwo, pismo, które wojewoda podlaski skierował do marszałka województwa podlaskiego. To jest pismo świeże, można powiedzieć, 14 maja, w którym pan wojewoda, czyli reprezentant rządu w tym województwie, mówi o tym, że trzeba się przygotować i wskazać miejsca do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale innych niż objętych pomocą na podstawie ustawy, czyli nie Ukraińców. Jacyś inni cudzoziemcy w masowy sposób mają się w Polsce znaleźć, mają być na terenie województwa podlaskiego. Tutaj pan wojewoda postuluje, żeby im na długi czas, zaznacza w nawiasie ponad 3 miesiące, na przykład oddać akademiki. Więc, ale też hotele, różne inne miejsca, wszystko przyjmą. Pan Jacek Kurski z Prawa i Sprawiedliwości, jak pan patrzy, jak pan w ogóle ocenia ten dokument? Bo my się dosłownie wczoraj dowiedzieliśmy, że ze strony niemieckiej do Polski wwieziono przez ostatnie 3 miesiące ponad 3,5 tysiąca migrantów i okazuje się, że to niekoniecznie są ludzie, którzy byli wcześniej w Polsce, tylko część z nich była we Francji, była w Holandii i stąd nicowąd znalazła się w Polsce. Tak, 3377 cudzoziemców, mówiąc eufemistycznie, wycofanych w ramach jakiejś dziwnej readmisji z Niemiec. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy starostowie dostali w Polsce listy od swoich wojewodów ze zobowiązaniem ich do wskazania miejsc, gdzie będą się mogli gromadzić uchodźcy. Przecież to zadaje oczywisty kłam deklaracjom Donalda Tuska, który obiecywał, że on jest tak ustawiony w Brukseli, on jest taki ważny w Unii Europejskiej, że co tam pakt migracyjny z tego, że podpisał, on uchroni Polskę przed jego wprowadzeniem i jego skutkami. Oficjalnie pakt migracyjny jeszcze nie wszedł w życie, a już jest wykonywany. Mamy rodzaj prefiguracji tego paktu, bo ci ludzie zostają do Polski wpuszczeni. Nie wiadomo, kim są, jak się nazywają, nie wiadomo, jakie mają zamiary, nie wiadomo, gdzie są w tej chwili, ale najbardziej perfidne jest to, że w tym piśmie dotyczącym sprowadzania tych uchodźców z Niemiec, w ramach tego opisu tej procedury wyłącza się Ukraińców. Znaczy Ukraińców traktuje się w ogóle jako ludzi, którzy nie podlegają temu procesowi relokacji. Ale ja przepraszam bardzo, ja wejdę w słowo, bo ja jak mantra powtarzam to od miesięcy. Naprawdę o tym bardzo jasno i otwarcie mówi pani komisarz Johansson. Ja nie wiem, dlaczego politycy koalicji rządzącej powtarzają, że Ukraińcy są liczeni do tej puli, ale naprawdę pani Johansson, ja doradzam przesłuchanie jej wystąpień na Lampedusie w lipcu i we wrześniu ubiegłego roku. Ona wprost to mówi, że właśnie tak to ma wyglądać. I jako żywo widać, że tak to ma wyglądać. Ale ja jeszcze dopytam, zanim głos oddam panu Janowi Strzeszkowi. Przepraszam, bo mowa jest o masowym napływie. Czyli to nie chodzi o jakieś, nawet rozumiem, nie chodzi o 3000, bo 3000, prawie 3,5 tysiąca już napłynęło i rząd nie widzi tego, rozumiem, nie kwalifikuje jako masowe. Mowa jest o masowym napływie. Masowym, no jeżeli w Unii Europejskiej mówi się
oficjalnie i nieoficjalnie o około 4 milionów uchodźców przyjmowanych rocznie do Europy, a Polska stanowi ludnościowo około 7,5-8% Unii Europejskiej, no to proporcjonalnie można się spodziewać tutaj 300-320 tysięcy emigrantów. To jest absolutne zadanie kłamu temu wszystkiemu, co mówił wcześniej Donald Tusk. Ale pani redaktor, najbardziej przerażające jest właśnie wyłączenie z tej listy Ukraińców, dlatego że Polska jest wzorem, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, prawdziwych uchodźców, którzy uciekali przed wojną. Takimi byli Ukraińcy. Parę milionów z nich zostało przyjętych do Polski, do rodzin w ramach łączenia ukraińskich rodzin, do rodzin polskich, bez jednego euro na początku ze strony Unii, bez jednego obozu przesiedleńczego w kraju. Po prostu jak gąbka wchłonęliśmy kulturowo, tożsamościowo bliskich nam pobratymców. I my jesteśmy wzorem polityki migracyjnej, w związku z czym zmuszanie nas do przyjmowania w ramach przymusowego paktu migracyjnego do relokacji tysięcy czy setek tysięcy uchodźców jest po prostu absolutnym ugodzeniem w nasze żywotne interesy i my jako Prawo i Sprawiedliwość idziemy do Europy po to, żeby się nigdy na to nie zgodzić. Pan Jan mówiąc, Strzeżek, spadła i trup reprezentuje trzecią drogę. Jak należy odczytywać te pisma? Ja mówię, ja się posługuję akurat pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale rzeczywiście mamy sygnały, że również inni wojewodowie w innych województwach mniej więcej takie same pisma. Ja widziałem rozsyłają. Tylko i wyłącznie w przestrzeni informacyjnej tylko to pismo wojewody Podlaskiego. To znaczy ni mniej, ni więcej niż to, że są szukane tego typu miejsca. Co oznacza masowość? Nie wiem, jak jest zdefiniowane to słowo, bo każdy je czyta inaczej. Pani powiedziała, że 3,5 tysiąca to nie jest masowo dla kogoś innego. To może być już masowo dla mnie. Na przykład 3,5 tysiąca osób to już jest naprawdę dużo. Fakty są jednak takie i taka jest linia rządu i nie ma najmniejszej możliwości, żeby ona się zmieniała. Także wyrażana przez liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, że mówimy twarde nie dla paktu migracyjnego. To znaczy, ja to też mówiłem w pani programie. Spotkaliśmy się tu pewnie 2 tygodnie albo 3 tygodnie temu. Przez ten czas nic się nie zmieniło. Nie ma żadnego dużego albo żadnego dokumentu podpisanego przez któregoś z przedstawicieli rządu, czy nawet wypowiedzi któregoś z kluczowych polityków. Znaczy, to jest przedstawiciel rządu. To jest przedstawiciel rządu w terenie. Ja mówię o czymś, co jest członkiem rządu. To znaczy jest członkiem przez Rady ministra. Jest członek rządu, to jest członek Rady Ministrów. Żeby jakkolwiek linia w stosunku do paktu migracyjnego się zmieniła. Polska granica jest święta, nasza ziemia jest święta. Nie ma zgody na to, żeby ktoś, kogo nie zapraszamy tutaj, pojawiał się na polskiej ziemi. No ale może tak pan wojewoda pisze o tych masowych migrantach jako takich, których on będzie zapraszał. Przepraszam, uważa pan, że wojewoda tutaj Podlaski, no przepraszam, oszalał? Nie, nie uważam. Akademików, hoteli, czego on jeszcze szuka? Pensjonatów, no, ale szanowni państwo, ale on nawet w biurach pyta się, czy gminy nie mają jakichś biur, w których można kogoś umieścić, więc już nawet w biurach to rzeczywiście zdaje się, że chodzi o masowo, jak już nawet biura. Jestem przekonany, że w takim razie, ale pewnie dzisiaj dziennikarze Telewizji Republika zadali pytania Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu z prośbą o jakieś tłumaczenia. Już na pewno kontaktowali się z rzecznikiem, sam chętnie zobaczę, jaka jest odpowiedź, dlatego że tylko przez pryzmat tego pisma, które tu z tymi odpowiedziami jest problem, szanowni państwo, dlatego że tych odpowiedzi nie ma. My pytamy na przykład Polską Straż Graniczną i nie tylko Polską Straż Graniczną o to, na jakiej zasadzie, w ogóle kto to jest, skąd ci ludzie są. Znalazło na teren Rzeczpospolitej Polskiej, Niemcy przekazali te niespełna 3,5 tysiąca ludzi. Wszystkie dane, którymi dysponujemy, to są dane, które uzyskaliśmy, a w zasadzie uzyskała je dziennikarka współpracująca z portalem Tysol, od niemieckiej policji. Niemiecka policja udostępnia, Polska, Straż Graniczna, policja, znaczy nikt nie chce rozmawiać. To my zresztą pokazywaliśmy na antenie. Wszyscy się rozłączają albo mówią, że nie, teraz nie mogą rozmawiać, albo że kiedy indziej zadzwonić, albo że nic nie wiedzą. Nie, no jest prawo prasowe, zadając pytanie, każda redakcja, jest obowiązek na odpisanie. I to akurat niezależnie od rządów, kto rządził, zawsze trzeba się w ramach tego prawa posługiwać. Ja bardzo się cieszę, że pan zna to prawo, bo na przykład minister kultury i dziedzictwa narodowego Sienkiewicz, szanowni państwo, nie znał i uważał, że na przykład wpuszczenie dziennikarza na konferencję prasową to jest zaszczyt dla dziennikarza. Tak nam napisał w piśmie, że to jest zaszczyt i my takiego zaszczytu żeśmy po prostu nie dostąpili. Więc
to tak a propos, no właśnie, przestrzegania prawa prasowego. Ale szanowni państwo, przejdźmy znowu do tematu, który jest absolutnie dziś najważniejszy. Śmierć polskiego żołnierza. Mamy informację, że jest w prokuraturze zespół prokuratorów, który zajmuje się polskimi żołnierzami, którzy zdaniem tych prokuratorów, dzisiaj rzeczniczka pana Bodnara się na ten temat wypowiedziała, są zagrożeniem dla życia i zdrowia tych, którzy atakują polską granicę. Nie wiemy do tej pory, szanowni państwo, znaczy wiemy, że jest trzech takich żołnierzy, ale nie wiemy, jaka jest ogólna liczba polskich żołnierzy, funkcjonariuszy, którzy są w zainteresowaniu tego zespołu. Jak pan Jacek Kurski z Prawa i Sprawiedliwości patrzy na tą sytuację? To jest coś niebywałego, bo obie sprawy i tej readmisji z Niemiec, tych 3,5 tysiąca nielegalnych imigrantów do Polski i sprawę tego skandalicznego postawienia w stan oskarżenia żołnierzy Wojska Polskiego i Straży Granicznej, którzy chronią polskich granic, łączy jedno, to znaczy władza nie mówi nam prawdy, władza coś ukrywa. Władza prowadzi tutaj jakąś podwójną grę, jest czymś niebywałym. Władza twierdzi, że sama się dopiero dowiedziała. No to przepraszam, no to w czyim imieniu oni zostali aresztowani i pojmani, skuci kajdankami, upokorzeni na oczach kolegów. No przecież to zrobiła władza, rząd zrobiła to żandarmeria wojskowa. Szef kancelarii premiera. Jestem zdziwiony, mówię. No to znaczy, że mamy kamieni kupa. No, kamieni kupa, ten państwo z tektury, wróciło państwo z tektury. Myśmy w pół roku za 1 600 000 000 zł, czyli stosunkowo niedrogo, a bardzo szybko, postawili jednak realną zaporę. Lepszą, gorszą, ale realną. Ci, którzy ją krytykują, co by powiedzieli na wypadek, gdyby jej nie było. Więc myśmy realnie przedsięwzięli działania. Oni pojechali teraz na granicę. Donald Tusk wszedł w buty Prawa i Sprawiedliwości. Przejął retorykę Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to są tylko słowa i fasada, bo w momencie, kiedy on się lansował na granicy, już było 2 miesiące po tym skandalicznym wydarzeniu, które miało tak tragiczne konsekwencje. Jeżeli ponad 2,5 miesiąca temu władza powiedziała żołnierzom: nie będziemy was bronić, jesteście sami, nie interesuje nas wasz los. Jak będziecie się bronić, postawimy was w stan oskarżenia i skujemy kajdankami. To został wysłany sygnał do kolegów i koleżanek, do wszystkich, którzy na tej granicy służą i jej bronią, że są pozostawieni sami sobie. I nagle od paru tygodni zastanawialiśmy się, jaka tajemnica, jaki cudowny czy przedziwny zbieg okoliczności sprawia, że dowiadujemy się o jakichś zranieniach nagle, o jakichś dźwignięciach, ukłuciach, jakichś ciosów konarami, które przewalają i kaleczą naszych żołnierzy, tak jakby oni byli bez broni, tak jakby była jakaś tajemnicza siła, która im nie pozwala się bronić. I dowiedzieliśmy się, że to jest państwo polskie, które po prostu obezwładnia tych żołnierzy i z polskiego wojska czyni grupę rekonstrukcyjną, a nie realne wojsko, które może bronić naszych granic. I dzisiaj myślę, że wszyscy, mówię to również do pana Jana Strzeszka, żeby sobie przypomniał, że był członkiem Zjednoczonej Prawicy i może być dumny z tych działań, które podjęła Zjednoczona Prawica do obrony polskich granic. I nie wystarczy dzisiaj mówić z całym szacunkiem, że my jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgodzimy się, bo niestety godzicie się na to, nawet nie wiecie, na co się godzicie, bo Tusk robi co chce i de facto otwiera nam, osłabia granicę wschodnią, otwiera granicę zachodnią. Pan Jan Strzeżek z trzeciej drogi, proszę bardzo, może pan się odnieść. W takim razie do Jacka Kurskiego. Pan mówił o tym, że wróciła kamieni kupa. Ja chcę przypomnieć, że Polska roku 2023 to był kraj, gdzie ruskie rakiety w lasach znajdowała kobieta na koniu, a nie służby, dlatego że przez pół roku nie udało się armii zarządzanej przez pana ministra Błaszczaka odnaleźć ruskiej rakiety, która podleciała pod Bydgoszcz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to tylko w maju tego roku wystrzelono ponad 700 strzałów ostrzegawczych na granicy polsko-białoruskiej. Z każdego miesiąca takie dane można pozyskać. Kolejna rzecz, to dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość... A przepraszam, bo to są... Skończę, ale, bo to, ale nie, ale ja to... pochwalić Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze. To jest rzadki nie, moment. Ale to nawet nie o to chodzi, bo ja bym chciała zapytać, bo to jest... Proszę chwalić Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze. Proszę pozwolić to zaraz będzie chwalił pan Jan Strzeżek, jeżeli będzie, że tak powiem, nadal miał zapał ku temu. Ale czy wiadomo, ilu polskich funkcjonariuszy i żołnierzy za te strzały jest w tej chwili w zainteresowaniu prokuratury, tego zespołu specjalnego? Mowa jest i tutaj trzeba pamiętać także o tym, kto w prokuraturze krajowej jest odpowiedzialny za sprawy wojskowe. Niech pan w to nie wchodzi, to jest szaleństwo. Jest faktem, że jest to protegowany Zbigniewa Ziobry. Ale jaki protegowany? Państwo żeście się
chwalili, że się mu pieczątkę wyrwali. No, na litość boską. Skończę. Przecież to był największy sukces uzurpatora Bilewicza, że wyrwał pieczątkę. Skończę wątek, ja nikomu pieczątek nie wyrywałem. No ale Bilewicz wyrwał. Nie wiadomo, kto to jest. To jakiś dziwny człowiek, który się podawał za pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Chcę zwrócić uwagę na to, i to jest pod tym kątem istotne, że tak jak są rzeczy, które w zakresie wschodniej granicy PiS zrobił dobrze. Ja byłem zwolennikiem w 2021 roku, mimo że nie byłem wtedy w żadnym środowisku tworzącym Zjednoczoną Prawicę. Ba, byłem opozycyjny wobec Zjednoczonej Prawicy także wtedy. Uważałem, że postawienie zapory na wschodniej granicy jest dobrym pomysłem, bo polskiej granicy trzeba bronić. Takie samo zdanie miało wówczas wtedy klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fakty są jednak takie, że nie zmieniono prawo w zakresie używania broni na granicy i cały czas obowiązują przepisy z 2013 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej dzisiaj zapowiedziało, że pracuje już nad nowelizacją tych przepisów. Ale nie musi pracować, ale ja panu powiem dlaczego, bo pan tego nie wie. Dlatego, że 15 sierpnia 2023 roku pan prezydent Andrzej Duda złożył stosowną ustawę. Od tego czasu odbyło się jedno posiedzenie Sejmu, a później już są inne posiedzenia Sejmu. Dlaczego rząd PiSu nie był w stanie tego zrobić? Było tylko jedno posiedzenie Sejmu. Klaską w podłogę i Sejm wyrażał zgodę. Wie pan, jak trzeba było załatwić jakieś sprawy partyjne, a tutaj się nie udało. Rozumiem, że to jest przytyk do rządu PiSu, ale a dlaczego państwu się nie udało w czasie znacznie dłuższym tego uchwalić? Wiem, że teraz Ministerstwo Obrony Narodowej Ale pan nawet nie wie, że ta ustawa że taka ustawa w poprzedniej kadencji Sejmu została złożona? Nie wiem. W takim razie pytam, dlaczego nie było takiej inicjatywy ze strony PiSu w momencie, kiedy była rzeczywiście istotna duży problem i kryzys na granicy w roku 2021, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą tej sytuacji. Ale nie, przepraszam, nie, ale to ja tu już, bo my, znaczy, przyznam szczerze jedną rzecz, że to mnie niesamowicie irytuje, irytuje mnie jako obywatela. Może niech to, co państwo widzą, to jest scena sprzed szpitala wojskowego w Warszawie. To właśnie tam dzisiaj zmarł żołnierz, ten, który został zaatakowany śmiertelnie, jak się okazuje, przez nielegalnych migrantów. Natomiast może pokażmy, ja poproszę reżyserkę, jak wyglądały szturmy, szanowni państwo, z roku 2021. Pokażmy te szturmy i wtedy nie było żadnego muru. Była ta wyśmiewana przez polityków chociażby Platformy Obywatelskiej koncentryjna, ten drut kolczasty i mimo wszystko nikt nie zginął. Tam były szturmy kilku tysięcy migrantów. Dziś w tych Dubiczach Cerkiewnych atakowało niespełna 50. A mimo wszystko jakaś jest taki nadzór nad wojskiem, taka organizacja pracy funkcjonariuszy. Nie, to się nazywa moralne. Ale przepraszam bardzo, ale proszę, niech pan zobaczy, niech pan patrzy, co to się dzieje. Patologiczny atak na polską granicę. Ale widzi pan, że tam nikt nie zginął, to dlaczego jak dzisiaj... dzięki, że nikt nie zginął. No ale to państwo mają dziś jeszcze tą zaporę, no przecież jest dużo łatwiej. I dlaczego giną ludzie? Ja przypominam, że jeden z żołnierzy walczy o życie, bo przecież 2 dni temu czy 3 dni temu miał pęknięcie podstawy czaszki. I każda śmierć polskiego żołnierza to jest tragedia. No jednak nie możemy stawiać tezy, że... Pani redaktor. Moment. Pan Jan Strzeżek i zaraz pan Jacek Kurski. Nie, każda śmierć polskiego żołnierza to jest tragedia, ale byłbym daleko idący, że ta śmierć jest wynikiem zaniedbań ze strony kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Doszło do tragedii, z której niestety... Nie, może to jest działanie zastraszające prokuratury. Nie, już ja naprawdę. Każdy polski żołnierz, tak samo ci dwaj żołnierze od razu mieli dostęp do opieki psychologicznej. Ministerstwo i każdy żołnierz pracujący, pełniący służbę na granicy ma dostęp 24 godziny. Ale to już post factum. Każdy żołnierz, panie Jacku, każdy żołnierz pełniący służbę na granicy ma dostęp 24 godziny na dobę. Nie o tym jest rozmowa. Do opieki prawnej też? Do opieki prawnej, tego nie wiem, czy do opieki prawnej. A to ja państwu powiem, przypomnę, dzisiaj pan Kosiniak-Kamysz mówił, że otrzymali pomoc prawną. Właśnie zaprotestowali żołnierze, którzy z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, bo z tej brygady był byli ci żołnierze, że oni organizowali zrzutkę, ponieważ brygada niestety nie była w stanie im zagwarantować prawnika i musieli się zrzucić, żeby kolegom prawnika za swoje własne pieniądze wynająć. Pan Jacek
Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość. No to, o co pani pyta, pani redaktor, dlaczego wtedy, kiedy jeszcze nie było zapory i napierały tłumy, wojsko sobie dawało radę, a dzisiaj, kiedy jest zapora, potrafi być dźgane w ogóle rzutem z paru metrów za tej zapory i się nie broni. Dlatego, że zmieniło się morale. Na śmierci polskiego żołnierza. Proszę nie przerywać, panie Janie. Zmieniło się morale. Wtedy żołnierze wiedzieli i czuli, że władza za nimi stoi. Po prostu byli obrońcami Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita była dumna, że ma takich żołnierzy i wspierała ich i fizycznie, i technicznie, ekwipunkowo, moralnie, również finansowo. Przypomnę, że tamta obrona skuteczna w 2021-2022 roku odbywała się pośród wycia opozycji, nie w pełni władz umysłowych biegających z jakąś reklamówką posłów. Szczerba z Jońskim chodzili tam z jakimiś śpiworami i się lansowali. Jakaś idiotka, którą musiałem wyrzucić z telewizji, niezwykle wulgarna, wypisywała stek wulgaryzmów na rzecz przeciwko obrońcom polskiej wschodniej granicy. Agnieszka Holland marnowała swój niewątpliwy talent na propagandową, propagandowy produkcyjnik, żeby tylko te morale zniszczyć. A pomimo tego to wojsko odpierało te ataki, bo czuło, że władza jest za nimi. Ja sam jako prezes Telewizji Polskiej zorganizowałem wówczas koncert 5 grudnia 2021 roku murem za polskim mundurem w Mińsku Mazowieckim w bazie lotnictwa taktycznego razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, który miał 4-milionową oglądalność i gdzie wszyscy czuli, te rodziny czuły, żołnierze czuli, że po prostu państwo jest z nimi zarówno w wymiarze militarnym, technicznym, organizacyjnym, finansowym, jak i takim moralno, nawet artystycznym. Krótko mówiąc, państwo i wojsko to było jedno. Dzisiaj wojsko zostało postawione samemu sobie i jest przedmiotem jakiejś takiej brudnej gry, której życie weryfikuje fałszywe podejście Donalda Tuska, który nagle próbuje być bardziej pisowski niż PiS i nagle jedzie na granicę, lansuje się i okazuje się, że mamy do czynienia z ordynarnym po prostu kłamstwem i oszustwem. Nie broni tej granicy. Mało tego, agendy państwa osłabiają obronność tej granicy i działają przeciwko Wojsku Polskiemu. Wielki skandal. Mam nadzieję, że to będzie taki orzeźwiający deszcz dla wyborców tuż przed wyborami, że rozumieją, że zostali po prostu manewrowani. Szanowni Państwo, ale przepraszam, tak, za chwilę te dwa zdania, ale ja jeszcze zapytam, bo chciałabym, żeby panowie się jeszcze wypowiedzieli na jeden temat, bo myślę, że to jest ważna informacja. Dzisiaj pan wicepremier i minister obrony narodowej, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, i to rozumiem jest szczera wypowiedź, tak mi się wydaje, bo gdyby było inaczej, to by się chyba nie musiał do tego przyznawać, że on nie wiedział, przynajmniej tak twierdzi, nie wiedział, w jaki sposób zostali przez żandarmerię wojskową potraktowani żołnierze obrońcy polskiej granicy. I powiedział, że to jest dla niego zaskoczeniem. On się dowiedział po ponad 2 miesiącach. I ja się pytam, dlaczego w takim razie dziś nie usłyszeliśmy, że do dymisji podał się albo został po prostu zdymisjonowany. Nie trzeba czekać, żeby się podawał. Szef żandarmerii wojskowej. Mogę się najpierw odnieść do słów. Tak, ale również Jacka. Bardzo proszę, żeby pan się odniósł. Odniosę się jak najbardziej, dlatego że pan Kurski tutaj posługuje się wyjątkową hipokryzją z dwóch przyczyn. Z jednej strony murem za polskim mundurem, z drugiej strony doskonale pamiętam, jak zimą tego roku, w momencie, kiedy zatrzymywano dwóch przestępców, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, to mówiono o policji Tuska, czy o funkcjonariuszach Tuska. Wtedy nie było murem za polskim mundurem policyjnym, mimo że wykonywano prawo, to znaczy zamykano przestępców. Druga sprawa, jeżeli byśmy się już posługiwali retoryką, jaką pan Jacek nam tutaj w tym programie proponuje, to moglibyśmy przypomnieć, że przecież cały ten atak odbywa się z terytorium, które pana kolega, zresztą pana kolega, który pewnie pomaga panu w kampanii, dlatego że pełni mandat z Grójecczyzny, pan senator Karczewski, nazywał dyktatora białoruskiego w sumie ciepłym i sympatycznym człowiekiem. To jest dokładnie taka sama hipokryzja, jak tą, którą pan teraz tutaj pokazuje, mówiąc o tym, że obecny rząd nie chce dbać o polską granicę. Naprawdę. Ja przepraszam, znaczy, nie, ja mam akurat, zacząć nie, cytować, nie, ale pani, czy ja mam zacząć redaktor, cytować nie, jest, słowa jest, Radosława ja Sikorskiego pokazuję, na temat Białorusi? Ja bo jak pan chce, to mogę redaktor, tak co najmniej chcę godzinę. Skończyć, dlatego, że pokazuje, do jakiej sytuacji nas doprowadza taka retoryka, jaką posługuje się pan Kurski. Bo jeżeli byśmy chcieli potraktować to serio, a mamy do czynienia z tragedią, bo ginie polski żołnierz, to mówienie o tym, że nie dba się o polską
granicę, że nie dba się o armię, to jest naprawdę obrzydliwa rzecz, panie Kurski. Ja wiem, że pan walczy o głosy, dlatego że pan przegra z Bielanem. Ale jak się dba? Ale przepraszam, ja z nikim nie przegram. Nie wiem, kto robi lepszą kampanię. W ogóle mnie to nie interesuje. Natomiast ja słucham żołnierzy. Jeżeli oni mówią, że musieli robić zrzutkę na prawnika kolegów, to pan mi powie, że tym zatrzymanym ktoś pomagał? Że tak się pomaga w wojsku? Ja wiem, jaka procedura... Że żołnierze walczą na granicy, bronią granicy i jeszcze muszą z drugiej strony bronić swoich kolegów? Fakty, jakie mamy, są takie, że żołnierze zostali objęci natychmiastową opieką psychologiczną i każdy... Ale oni nie chcieli psychologicznej, tylko pomocy prawnej. Ale tego to nie wiemy, bo oni się nawet nie wypowiadają. Wiemy, że nie zostali psychologiczną. Przepraszam, co z szefem żandarmerii wojskowej? Dlaczego został nieodwołany, skoro, rozumiem, oszukał szefa resortu obrony narodowej? Jutro, z tego co wiem, odbywa się spotkanie premiera Tuska z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie wiem, jakie będą konkluzje, jakie będą oceny w tej sprawie. Podejrzewam, że dzisiaj cały dzień resort obrony narodowej, który wydaje dość precyzyjne komunikaty, pracuje nad wyjaśnieniem tego, jaka była ścieżka przenoszenia tej informacji. To chroni nas Boże przed wojną, bo jeżeli dwa dni ma Ministerstwo Obrony Narodowej zająć się sprawdzanie, co zrobił szef żandarmerii wojskowej. Czym są dwa dni przy pół roku szukania rakiety, jakie zafundował nam minister Błaszczak? Zwracam uwagę, rakiety, rakieta. Nikt nie zginął na podbydgowskim lesie. Nikt nie zginął, natomiast tutaj giną ludzie, a żołnierzom, którzy bronili polskiej granicy, również pana, grozi więzienie. Podatnicy płacą za specjalny zespół ścigania obrońców polskiej granicy. Przepraszam, tak to wygląda. Pan Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę nie czynić zachów równości między jedną osobistą czy prywatną i dosyć oryginalną opinią marszałka Karczewskiego na temat Łukaszenki, która nie miała żadnych skutków w polityce państwa, z całą polityką ustępstw koalicji Donalda Tuska wobec Rosji, począwszy od resetu, fatalnych umów gazowych, umowy fatalnej FSB z SKW już po Gruzji i po Smoleńsku, o chleju w Kadynach między tymi służbami, oddanie śledztwa po Smoleńsku, cała gra Tuska z Putinem przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zakończona Smoleńskiem, śmiech i chichy z budowy przekopu Mierzei Wiślanej, który uniezależniał polską żeglugę od Rosji, śmiechy i chichy z obrony właśnie wschodniej granicy przez cały salon. Proszę tego wszystkiego i wszystkich tych ustępstw i polityki prorosyjskiej wobec Rosjan, którzy traktowali Tuska jako swojego czeka w Warszawie, nie zestawiać z jedną wypowiedzią jednego polityka, jak sam pan powiedział, z Grójecczyzny. Ale niech to nie pan będzie decydował, czy ja dostanę mandat, tylko wyborcy Mazowsza. Jestem przekonany, że mieszkańcy Mazowsza mają doskonałą wiedzę, na kogo będą głosować. Myślę, że na Prawo i Sprawiedliwość, ale gdyby pan się nie nakładał na mnie. Natomiast dzisiaj po prostu maski opadły. No dzisiaj zbankrutowała cała ta operacja orwellowska, w której Donald Tusk, który oddawał granicę zarówno uchodźcom, jak i udawał, że broni granicę, okazało się, że nie broni wschodniej granicy. I te dwie maski, zarówno jego rzekomego wejścia w buty PiSu jako przeciwnika imigracji spadła również maska jego jako obrońcy granicy wschodniej, bo okazało się, że państwo nie stoi za żołnierzami. A jeżeli tam jest zbiórka pieniędzy, czy na pomoc prawną, czy inną, to znaczy, że ci żołnierze zostali pozostawieni sami sobie. I ostatnia sprawa, bardzo słusznie mówi pani redaktor, gdzie jest dymisja szefa żandarmerii? Chodzi o to, że oczywiście on wie, kiedy powiedział Kosiniakowi. Kosiniak go musi chronić, myśli, że da się przeczekać. Jeżeli Kosiniak miałby rację i nic by nie wiedział, to już by dzisiaj zdymisjonował szefa żandarmerii. Nie chce go zdymisjonować, bo wie, że on go wyda i powie, że już dawno wiedział i nic z tym nie robił. Myśleli, że przeczekają. Oni myśleli, że zagadają. Myśleli, że doczekają do wyborów. Ta śmierć ich po prostu zaskoczyła i dlatego się wszystko wysypało dzisiaj. To jest po prostu jedna wielka kompromitacja i akt oskarżenia państwa z tektury Donalda Tuska. Jedno zdanie, pan Jan Strzeżek z trzeciej drogi. Niesamowita ironia, naturalna jednak
ze strony czasu, jaki nas otacza. Im więcej pan mówił, im więcej pan kłamał, tym ciemniej się za panem robiło i mam nadzieję, że ten cień również będzie oznaczał koniec. Tak jak i koniec dnia wypadku czasu, tak koniec tego typu polityki. Ale to już takie argumenty, to zdajmy pokój. Nie, no, proszę mi wierzyć, że dla nikogo zaskoczeniem nie jest, że o godzinie ja spojrzę 21:47 robi się ciemno. Mam nadzieję również, że szanowni państwo, ale my dziś jako Telewizja Republika dowiedzieliśmy się, bo nam, przyznam szczerze, do głowy nie przyszło, że polscy żołnierze pokazać panu Strzeszkowi, że nie wiemy, ilu ich jest. Są ścigani, przepraszam bardzo, przepraszam, bo o ważnej rzeczy mówię, ścigani przez polską prokuraturę. Telewizja Republika postanowiła za darmo, nieodpłatnie udostępnić swoje biuro prawne. Zapewniamy pełną anonimowość. Tu jest pomoc prawna dla żołnierzy. Można się na ten adres mailowy zwrócić. My, szanowni państwo, pokryjemy wszelkie koszty obrony polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy, wszystkich tych naszych obrońców, którzy mają w tej chwili problem z polską prokuraturą, która uznaje ich, zdaje się, za jakichś bardzo groźnych przestępców. Bardzo też państwu dziękujemy, naszym widzom, bo to jest też państwa wkład. Możemy to zrobić dzięki państwu też hojności i możemy wesprzeć naszych żołnierzy. Bardzo ważny adres mailowy, pomoc dla żołnierzy, @telewizjarepublika.pl. Pomożemy każdemu żołnierzowi, którzy, pomoc prawna, przepraszam, tak, pomoc prawna, tu mnie wydawca poprawia, pomoc prawna dla żołnierzy, telewizjarepublika.pl. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jacek Kurski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Proszę, żeby się pan Strzeżek nie martwił o te wybory. Dostałem osobiste poparcie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pani premier Beaty Szydło. Jestem spokojny o wybór i zaufam mieszkańcom Mazowsza o mądry wybór 9 czerwca. I pan Jan Strzeżek z Trzeciej Drogi, bardzo serdecznie również dziękuję. Również ufam mieszkańcom Mazowsza. No ja w ogóle, Polacy to niezwykle mądrzy ludzie, więc można spokojnie ufać nie tylko mieszkańcom Mazowsza. Szanowni państwo, no ale ja już wiem, że ci, którzy dzisiaj będą piach w tryby sypać, już są gotowi. Jest Aleksandra Prorok, jest Adrian Klarenbach. Witam was bardzo serdecznie. No tutaj zazwyczaj jest w tym programie dużo dowcipu, dużo ironii, dużo żartów. No, dzisiaj ale nie będzie dzisiaj, ani dowcipu, nie będzie ani dowcipu, nie będzie również ironii. Będzie również Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, która jest przy granicy polsko-białoruskiej. Także no dzisiaj raczej powodów ani do radości, ani do, no przepraszam, no do ironii może być jednak trochę miejsca, ponieważ wpisy, które się pojawiają, czy komentarze osób, które udają, no właśnie nie wiem kogo udają, czy próbują tak elegancko, mówiąc klasyką, udawać Greków i mówią, że to nie oni, właściwie oni z tym nic wspólnego nie mieli, czy jednak może z jakiejś innej, drugiej strony. Nie wiem. Spróbujemy dzisiaj ten program poprowadzić, chociaż powiem szczerze, nie wiem, jaka będzie jego konwencja. Nie będzie to na pewno łatwe, bo też temat jest smutny i niełatwy. Bardzo serdecznie dziękuję, szanowni państwo. Aleksandra Prorok, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska z nadgranicy i Adrian Klarenbach już na państwa czekają dziś piach w tryby w innym nastroju, ale po prostu wyjątkowy, smutny niestety, bardzo tragiczny dzień, bo tragiczna informacja. A jutro, szanowni państwo, Michał Rachoń i jedziemy właśnie z nadgranicy, z nadpolskiej granicy w okolicach tego miejsca, do którego doszło, do tragicznego jednego, drugiego, bo przecież jeszcze ja cały czas przypominam, że nasz drugi żołnierz, też raniony 2 dni temu, bardzo ciężko raniony w głowę, cały czas jest w stanie też bardzo ciężkim, poważnym i toczy walkę o zdrowie. Więc warto się pomodlić dziś o zdrowie dla tego bardzo dzielnego polskiego patrioty. Serdecznie dziękuję, szanowni państwo. Ja spotkam się z państwem jutro w kulisach manipulacji razem z Piotrem Lisiewiczem. Do zobaczenia.